a dzisiaj o pierwszym odkrytym czteroskrzydłym dinozaurze. W 1999 roku w National Geographic pojawił się artykuł opisujący nowy rodzaj, który był formą przejściową między dinozaurami a ptakami. Został nazwany Archaeoraptor. Była to nieformalna nazwa, ponieważ nie ukazała się wcześniej w żadnym naukowym, recenzowanym czasopiśmie. Sądzono, że artykuł w takim czasopiśmie pojawi się przed artykułem w National Geographic, jednak tak się nie stało. Dlaczego? Już wtedy pojawiły się przesłanki ku temu, że jest to sfałszowana skamieniałość, dlatego nie chciano umieścić w Nature i Science opisu Archaeoraptora. Niedługo później tomografia komputerowa potwierdziła fałszerstwo. Skamieniałość była ułożona z fragmentów skamieniałości co najmniej dwóch różnych zwierząt. Część należała do wczesnego ptaka, Janornis, a ogon do opisanego kilka miesięcy później dinozaura, Microraptora. Microraptor był dromeozaurem, czyli dinozaurem dość blisko spokrewnionym, na przykład z Velociraptorem. Microraptor żył około 120 milionów lat temu na terenie obecnych Chin. Jak dotąd opisano trzy gatunki tego dinozaura. Microraptor zaoianus, Microraptor gui i Microraptor hankingii. Opisane odpowiednio w 2000 roku, 2003 roku i w 2012 roku. Jednak jest możliwe, że dwa gatunki, które były opisane później, są synonimami pierwszego gatunku. Wtedy byłby tylko jeden gatunek, czyli Microraptor zaoianus. Natomiast synonimem Microraptora może być dinozaur nazwany Cryptovolans. Microraptor był niewielkim dinozaurem. Największe okazy mają około 1 metra długości, więc jak na dinozaura to nie był jakiś szczególnie duży. Microraptor nie stał się jednak rozpoznawalnym dinozaurem ze względu na swój rozmiar, zdarzały się też mniejsze dinozaury, a ze względu na swoje pióra. Pierzaste dinozaury były znane już kilka lat przed opisaniem Microraptora, jednak w pierwszych latach XXI wieku był to chyba najbardziej ptasi ze znanych dinozaurów. Nie dość, że pióra te były właściwie takie same jak u ptaków, to tworzyły one skrzydła. I to cztery. Tak, Microraptor był dinozaurem z czterema skrzydłami. Co napisałem już w tytule i o tym mówiłem, więc nie wiem dlaczego tak mówię, jakbym miał kogoś tym faktem zadziwić. Wracając do tematu. Microraptor miał jedną parę skrzydeł takich jak u ptaków, czyli złożoną z piór osadzonych na przednich kończynach. Druga para znajdowała się na tylnych kończynach, co już nie jest sytuacją spotykaną u dzisiejszych ptaków. Po co Microraptorowi cztery skrzydła? Cóż, wbrew pozorom ma to sens. Hipoteza o czteroskrzydłym przodku ptaków pojawiła się już na początku XX wieku. W 1915 roku amerykański przyrodnik William Beebe opisał, jak mógł wyglądać hipotetyczny przodek ptaków, którego nazwał Tetrapteryx. Oparł swoją hipotezę na obserwacjach zarodków ptaków. Część z nich miało pióra na kończynach tylnych, które później zanikały. Beebe uznał, że może być to atawizm, czyli cecha, która u dzisiejszych ptaków jest nieprzydatna, lecz była potrzebna ich przodkom. Po co jednak przodek ptaków miałby mieć cztery skrzydła? Wytłumaczeniem może być fizyka oraz ewolucja lotu u ptaków. Większość kręgowców lądowych ma środek ciężkości znajdujący się w pobliżu kończyn tylnych. Ptaki jednak mają środek ciężkości w pobliżu kończyn przednich, co umożliwia im lot. Gdyby skrzydła znajdowały się wyraźnie przed środkiem ciężkości, to nie mogłyby lecieć. W
więc u przodków ptaków albo najpierw środek ciężkości się przesunął, a dopiero później praptaki zaczęły latać, albo pierwsze skrzydła umożliwiały lot ze środkiem ciężkości przy kończynach tylnych. Tetrapteryx z czterema skrzydłami mógłby latać bez zmiany położenia środka ciężkości. Tetrapteryx popadł jednak w zapomnienie, aż do odkrycia mikroraptora. A tak właściwie jeszcze kilka lat później, bo pierwsze odkryte okazy mikroraptora były zachowane bez piór na kończynach tylnych. Te odkryto dopiero u późniejszych okazów kilka lat później. Przodkowie ptaków i zwierzęta z nimi spokrewnione, jak na przykład mikroraptor, miały jednak skrzydła ułożone nieco inaczej niż w wizji z 1915 roku. Nie były w stanie aż w takim stopniu unieść kończyn tylnych, były więc ustawione niżej niż przednie skrzydła. Mikroraptor raczej nie był w stanie latać trzepocąc skrzydłami, polegał więc tylko na szybowaniu. Zeskakiwał z jednego drzewa, po czym rozpoczynał lot ślizgowy, dzięki któremu mógł, według symulacji, pokonać nawet 40 metrów, po czym lądował na drugim drzewie. Od odkrycia mikroraptora minęło 20 lat i w tym czasie odkryto już inne czteroskrzydłe dinozaury. Jedne bardzo blisko spokrewnione z mikroraptorem, inne nieco dalej. Są to na przykład Changuiaraptor, Caihong, Anhyornis, Xiaotingia, Pedopenna i Sericornis. Lotki na kończynach tylnych znaleziono także u prymitywnych ptaków, na przykład u Archaeopteryxa i Sapeornisa. W piórach wielu z tych zwierząt znaleziono pozostałości barwników, dzięki którym określono prawdopodobny kolor ich piór. I tak na przykład Anhyornis był ubarwiony trochę jak dzięcioł, a Caihong miał czarne pióra, które jednak opalizowały na różne kolory, w sposób podobny jak pióra kolibrów. Mikroraptor także miał czarne, nieco opalizujące pióra. Wracając jeszcze do samego mikroraptora, choć zmieniając już temat. W żołądkach mikroraptorów, czy raczej w obszarach ich szkieletów, gdzie kiedyś znajdował się żołądek, znaleziono ich ostatnie posiłki, które wskazują na to, że był to dinozaur jedzący wszystkie małe zwierzęta. Małe ssaki, prymitywne ptaki czy ryby. W jednym okazie znaleziono nawet nieznaną dotąd jaszczurkę, którą nazwano Indrosaurus.